Panie Piotrze, jak się pan czuje jako najlepszy mechanik serwisowy maszyn rolniczych 2016 roku? Czuję się normalnie, nie czuję się jakoś tam wyróżniony aż tak bardzo. Myślę, że to nie będzie aż rzutować na to, że będę inaczej pracował czy coś takiego. Także samopoczucie dobre. A co jest dla pana największym wyzwaniem w zawodzie, który pan wykonuje? Największym wyzwaniem? Trudno tak powiedzieć. No jest, zawsze są jakieś zagadnienia w terenie, bo bynajmniej mamy pracę w terenie. Tam, gdzie jest problem jakiś z maszyną, no, trzeba sobie jakoś radzić. Nie? No, to są każda maszyna ma indywidualne tam swoje jakieś tam do naprawy części, także to nie ma tam jakiegoś tam większego wyzwania. Jak w tym roku wyglądała wasza rywalizacja teoretyczna i praktyczna? No teoretyczna, internetowa, tam no, ja się załapałem z pierwszego też miejsca internetowej grupy. No i praktyczna była w warsztatach, tam była dosyć wyrównana też rywalizacja. Także no, nie wiem, co zaważyło o kwalifikacji tam na pierwsze miejsce, no, trudno powiedzieć. A czego by pan życzył wszystkim mechanikom maszyn rolniczych? Co powinno się zadziać w Polsce, żeby było dobrze? Jak by pan to widział? Wszystkie mechaniki, no po prostu brać udziały też w takich konkursach. Jednak jest jakieś tam wyróżnienie. Myślę, że powinni próbować po prostu. Czyli co, podczas następnej edycji również pana tutaj zobaczymy? No, z tego co wiem, to ja nie będę mógł już startować w przyszłej edycji. Także to jest chyba za 2 lata możliwe dopiero. To serdecznie gratulujemy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.